No, żeby nie było, że ciągle jestem w tej samej koszulce, to dzisiaj przynajmniej zareklamuję moje miasto, Płock, i trochę takich kwestii spływania z morskich spraw z Grecji. Chciałem po prostu zrobić dzisiaj faszerowane warzywa po grecku. To jest taki dobry, tradycyjny przepis. Potrzebujemy do niego pomidory, papryki, sól, pieprz, jakieś przyprawy, może być pietruszka, może być, ja na przykład wziąłem też czomber, około 100 g żółtego sera, cebula, 100 g masła, do tego czosnek jeszcze i oczywiście olej, i oprócz oleju będzie potrzebny jeszcze ryż, tak, ze 150 g. Od czego zaczynamy? A, dobrze, wezmę, żeby po prostu od razu wziąć. Najpierw zaczniemy od papryk, które przycinamy. Przycinamy, moi drodzy, w ten sposób i będziemy wydrążali środek. Bardzo fajny jest zapach akurat papryk. Ja myślę, że akurat to jest fajna też potrawa na takie jesienne dni i bardzo smaczna. Takie, delikatnie mówiąc, wspomnienie, moi drodzy, wspomnienie Grecji. Oczywiście papryki, tak jak powiedziałem, w środku wydrążamy, te gniazda nasienne wycinamy sobie. Czasami człowiek jak pływa, to potem właśnie ma ochotę sobie powspominać pewne rejsy, a ja pierwszy mój rejs, który miałem, to właśnie miałem w Grecji, więc była to dosyć oryginalna przeprawa. Wtedy też dużo łazikowałem po różnych bazarach, po różnych jakichś tam tradycyjnych miejscach i mogłem troszeczkę się, szczerze mówiąc, moi drodzy, zapoznać z tymi właśnie potrawami, które w Grecji są. Zresztą, szczerze mówiąc, ja na przykład bardzo lubię kuchnię grecką. Nie jest ona zbyt ostra, tak jak na przykład węgierska, czy zwłaszcza azjatycka. No, w kuchni arabskiej jest to troszeczkę inaczej, bo w kuchni arabskiej jeszcze do tej ostrości dodawane są jakieś rodzynki, migdały, różnej maści, takie tam rzeczy, więc ta ostrość jest troszkę wzięta. Jeśli ktoś by właśnie chciał kwestie bardziej ostre, no to polecam z kanału te bulgogi, czy kuchnię keftę, czy węgierską kuchnię. Tam na pewno znajdziecie. Dobra, paprykę mamy już, moi drodzy, gotową w tej pierwszej części. Co robimy z pomidorami? Ano, z pomidorami robimy tak samo, moi drodzy. Wycinamy je w ten sposób. I musimy coś, moi drodzy, zrobić z tym miąższem. Także miąższ, z miąższu, miąższ wydrążamy. Miąższ, moi drodzy, wydrążamy. I możemy sobie ten miąższ dodać albo przefiltrować przez sokowirówkę, jak to tam będzie uważał. Albo go po prostu weźmiemy i, moi drodzy, ugnieciemy trochę. Ale można spokojnie go wziąć. Jeden pomidorek już sobie siedzi. Ja go chyba wezmę, myślę, że ugniotę. Że ugniotę z tego powodu, że pójdzie to dużo, dużo szybciej, ale to już, żeby nie zabierać czasu, przestawimy i zmienimy. Dalej, co robimy? Moi drodzy, oczywiście tradycyjnie cebulę, najpierw wezmę może te cztery ząbki czosnku. Cztery ząbki czosnku musimy wziąć, posiekać i oczywiście pokroić, moi drodzy, cebulę, którą za chwileczkę będziemy brali i smażyli. Żeby nie nudzić krojąc, to ja pokażę już w następnej części to wszystko posiekane.
Moi drodzy, cebulę mamy już pokrojoną, więc musimy sobie ją troszeczkę podsmażyć na patelni. To jest fajne, natomiast w drugim naczyniu gotujemy ryż, no nie? Do tego farszu całego gotujemy ryż. Tu w międzyczasie weźmiemy sobie cebulkę, moi drodzy, smażymy. W momencie, kiedy już się troszeczkę podsmaży, zostaje nam ten pomidor, wnętrze pomidora, tak? Więc to wrzucimy, jak już nam się cebulka troszkę podsmaży, możemy również do tego wrzucić. I tak samo dodajemy, moi drodzy, nasze przyprawy. Oj, przepraszam. Dodajemy przyprawy, tak jak powiedziałem, może to być pietruszka, może to być czomber, mogą to być różnej maści przyprawy. I niech sobie ta cebulka, moi drodzy, się tutaj bierze, podsmaża. Wszystko nam się przygotowało, to ja w międzyczasie tutaj naczynie wysmarowałem masłem. Jak zdążyliście zauważyć, nie dodawałem czosnku. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, tego czosnku nie dodałem, bo jeżeli czosnek długo siedzi na oleju albo się smaży, to staje się gorzki, więc jego będziemy dodawali troszeczkę później. Dobrze, widzimy, że ryż już nam się wziął, ugotował ładnie. Żeby było ciekawiej, właśnie do tego ryżu teraz dodajemy, moi drodzy, czosnek. Ponieważ ryż jest na ciepło, to wrzucamy również żółty ser. On się na skutek tego ciepłego ryżu, moi drodzy, roztopi. I w ten sposób będziemy robili za chwileczkę farsz. Oczywiście doprawiamy, żeby nie przesolić, troszkę soli, troszkę pieprzu ziołowego. To mieszamy, moi drodzy, żeby ten ser się dobrze roztopił w jakimś stopniu w tym. I do tego jeszcze, moi drodzy, bierzemy, dodajemy naszą cebulę pieczoną z pomidorami i z ziołami, tak? W ten sposób zrobimy sobie taki fajny farsz. To weźmiemy, odstawimy, to się umyje. Ten farsz sobie przemieszamy. Widzimy, że ten ser już się tu roztapia na skutek tego wszystkiego. Robi się taki fajny, kleisty. Tak samo mniej więcej jak w risotto. I oczywiście nadziewamy, moi drodzy, tym naszym farszem cebulę i papryki, prawda? Jak je nadziejemy, to naszymi dekielkami nakrywamy i wkładamy do naczynka z masłem. I kolejna. Najbardziej to mnie interesują, bo papryki już w ten sposób nadziewane to jadałem. Natomiast najbardziej to mnie interesuje, jak będzie wyglądała kwestia, moi drodzy, pomidora, który również będzie jakoś pieczony. Wkładamy ten ryż do pomidorów również. I te pomidorki też nakrywamy ich własnymi dekielkami. Tyle, co dałem proporcji, to powinno starczyć.
i ryżu, i cebuli. Zobaczymy, co, moi drodzy, z tego wyjdzie. W międzyczasie, jak pewnie słyszycie już, nagrzewa się piekarnik. Piekarnik nastawiłem na 180 stopni, moi drodzy. I przy tej temperaturze 180 stopni te nasze papryczki i pomidory będą około 45 minut się piekły. Jeszcze tego farszu w sumie zostało, także w razie czego mogę tam dorzucić coś. O! I tak, moi drodzy, przygotowane, możesz tu zbliżyć. Maszerują do piekarnika 180 stopni na około 45. 45 minut. I tak wygląda nasza grecka przekąska. Pomidory, papryki faszerowane. No po prostu coś, co musicie zrobić. Zachęcam do subskrypcji oczywiście tradycyjnie, lajkowania i dzielenia się w komentarzach, jak Wam wyszło.